Systematyczność. To słowo, które chyba najlepiej definiuje działania Fundacji Smile Together, jak i najlepiej definiuje to, co chcemy zrobić. Mimo tego, że systematyczność nie brzmi najciekawiej, to jednak jest najbardziej skuteczna. Zapraszam na garść informacji odnośnie najbliższych działań Fundacji Smile Together. W tym miejscu pora chyba podsumować to, co do tej pory zrobiliśmy. Fundacja uczestniczyła w przekazaniu, czy sama przekazała blisko 400 szczotek zasilanych prądem. W większości były to szczoteczki soniczne, jako turystyczne lub jako takie małe szczotki dla młodszych dzieci. Natomiast teraz wkraczamy na nowy poziom. Dosyć długo się do tego przygotowywaliśmy. Jednocześnie, jeżeli to wszystko, co zakładamy, uda się, to będziemy mieli ogromne możliwości wpłynąć na zdrowie zębów większej ilości dzieciaków. Na czym to polega? Razem z miastem Wrocław fundacja postanowiła zrobić taką akcję pilotażową i w przyszłym roku szkolnym każdy pierwszoklasista we Wrocławiu dostanie swoją własną szczotkę zasilaną prądem. Będzie to szczoteczka soniczna. Będzie ona wyglądała tak. To jest szczotka soniczna firmy Łucznik. Natomiast nie jest to zwykła szczotka. Dlaczego niezwykła? Mianowicie dlatego, że każda taka szczotka będzie miała wygrawerowane imię dziecka, no i będzie miała też wygrawerowane logo fundacji i logo miasta Wrocław jako partnera. Każda taka szczotka będzie miała oprócz jednej końcówki jeszcze drugą dołączoną w zestawie i dodatkowo będzie opcja zakupienia w dalszej części przez rodziców, uczniów, czy przez szkołę, czy przez miasto samych tych końcówek, które będą dużo tańsze niż zwykła szczotka ręczna. Więc tak naprawdę, jeżeli dzieci wezmą udział w tej akcji, to będzie to oszczędność dla nich i dla rodziców. Dodatkowo, jeżeli by się okazało, że coś się z tą szczotką stanie, no bo wiadomo, że przy większej ilości produktów może być taka historia, to tą część będzie można wymienić na zasadzie reklamacji, gwarancji, a zatyczka wciąż będzie personalizowała tą szczotkę. Co to daje? No daje to, że dziecko będzie miało większą chęć do tego, żeby umyć zęby. W imieniu fundacji zapłaciłem już za 4500 takich szczotek. Pierwsza partia poszła do grawerowania. Skąd wiemy, jakie imiona? Otóż dostaliśmy od Departamentu Edukacji wykaz imion dzieci, które obecnie mają 6 lat, więc naturalnie one w przyszłym roku pójdą do pierwszej klasy. I w związku z tym już możemy zacząć grawerować. Jasne, że nie mamy jeszcze informacji, w jakiej klasie, jakie dzieci i jakie przygotować paczki. Natomiast ten grawer, on mimo wszystko trochę potrwa, więc akcja raczej jest przewidziana na jesień, być może na końcówkę roku kalendarzowego. I dodatkowo to nie będzie sama szczotka, to będzie zakończenie akcji edukacyjnej, którą będą mieli przeprowadzać nauczyciele na lekcjach z dziećmi. Więc cały ten program profilaktyczny też z patronatem miasta Wrocław jest taką ogromną szansą na to, żeby pokazać innym miastom, innym gminom, że profilaktyka naprawdę ma znaczenie. Bo jeżeli to wypali, a wierzę, że zakończy się sukcesem, to będzie to taka informacja dla innych, a może też włączmy się w działania fundacji. Wtedy, jeżeli miasto, bo w tym roku za szczotki i grawer całkowicie opłatę bierze na siebie fundacja. Jest to taka jednorazowa płatność, ponieważ no, na razie nie jesteśmy w stanie zebrać takiej ilości, żeby zabezpieczyć na kolejne lata zakup tych szczoteczek. Nawet do tej pory brakuje nam jeszcze kilkudziesięciu tysięcy, natomiast za 4500 już w imieniu fundacji zapłaciłem, jeszcze ten 1000 dodatkowy, ale to wierzę, że mamy jeszcze chwilę czasu, że te pieniądze zbierzemy. Grawer też wzięła na siebie firma Mediaster i grawer już jest też zapewniony na wszystkich tych szczotkach, wszystkich imion. Firma Łucznik również zrobiła dla fundacji taką cenę, że no nie jesteśmy w stanie jako osoby fizyczne kupić tych szczotek w takiej cenie. Wszystko po to, żeby zrobić zmianę jakąś, żeby ta zmiana była realna, konkretna, żeby dzieciaki w końcu miały zdrowe zęby, bo nic nie jest tak tanie jak profilaktyka, to dla urzędów mówię, a nic nie jest chyba tak ważne jak zdrowie. Zawsze jak się spotykam z ludźmi, to życzymy sobie zdrowia i że zdrowie jest najważniejsze, jak jest zdrowie, to już możemy wszystko inne zrobić. Za chwilkę będzie relacja z takiej konferencji prasowej z panem prezydentem Jackiem Sutrykiem odnośnie informacji, jak to ma wyglądać. Natomiast zachęcam już wszystkich, którzy mają jakąś decyzyjność. Być może w państwa gminie ktoś w urzędzie też wpadnie na taki pomysł, żeby zrobić taki program, bo wierzę w to, że miasto Wrocław ten cały cykl edukacyjny udostępni nieodpłatnie innym szkołom czy innym placówkom. Jeżeli gmina zabezpieczy w swoim budżecie niewielkie środki tak naprawdę na zakup tych szczoteczek, no to fundacja jak najbardziej się też przyłączy do tego i wtedy będziemy mogli rzeczywiście powiedzieć, że robimy bardzo dużo, żeby nasze dzieci miały zdrowe zęby, a przez to lepsze życie. Blisko 90% dzieci w różnych grupach wiekowych ma problemy ze zdrowiem jamy ustnej, alarmują stomatolodzy. By lepiej zadbać o stan uzębiania najmłodszych, we wrocławskich szkołach otwarto 3 nowe gabinety stomatologiczne. Jeden z nich w szkole podstawowej nr 4. Stołówka nasza jest kuźnią nawyków zdrowego żywienia, więc aż się prosiło, żeby jeszcze powstał gabinet dentystyczny, bo to jakby wpisuje się w całą koncepcję szkoły promującej zdrowie. Postanowiliśmy zrealizować malarstwa o różnej treści. Tu akurat mamy szereg galaktyk na podstawie zdjęć teleskopu Hubble'a. Chodzi o to, że dziecko, kiedy wchodzi do gabinetu, jego uwagę przyciąga obraz. Nie sprzęt stomatologiczny, który źle się może kojarzy. Wizyty u stomatologa można uniknąć. Wystarczy tylko pamiętać o profilaktyce i podstawowej higienie jamy ustnej. Tylko albo aż. Już w przyszłym roku szkolnym każdy pierwszoklasista we Wrocławiu otrzyma od Fundacji Smile Together we współpracy z miastem Wrocław taką szczoteczkę soniczną do zębów. Ma to być gadżet, który ma spowodować, że dzieci będą chętnie sięgały po tą szczotkę, żeby promować zdrowe nawyki. Czyli 2 minuty, 2 razy dziennie dziecko z szczoteczką podpisaną swoim imieniem będzie myło zęby. We wrocławskich szkołach działa 13 gabinetów stomatologicznych, z których skorzystało już około 10 000 uczniów. Właśnie obejrzeli państwo relacje z konferencji prasowej. No, czyż nie jest to fajna inicjatywa, że jedna i druga i w połączeniu właśnie z gabinetami, z odżywianiem. No, jeżeli możemy dać coś od siebie dzieciakom, to dlaczego nie akurat to? Na koniec mam jeszcze ogromną prośbę. Najpierw trochę przedstawię powody tej prośby. Uważam, że jeżeli osiągniemy 1 000 000 subskrypcji na platformie YouTube, to będziemy mieli taką siłę, że producenci szczotek będą w stanie dostarczyć nam ich więcej w mniejszej cenie, czy nawet jakby całkowicie bez opłaty w ramach jakichś pakietów. Więc jeżeli to nic nie kosztuje, nawet nie chodzi o to, żeby oglądać te nasze filmy, ale jeżeli chcecie państwo zrobić coś dobrego, to nic nie kosztuje, to bardzo proszę, kliknijcie przycisk tutaj subskrybuj, poproście swoich znajomych, bo jeżeli będzie nas 1 000 000, to będziemy mieli naprawdę dużą siłę oddziaływania. A jeżeli mocno wierzycie w to, co robimy i chcecie nas wesprzeć finansowo, to tutaj jest taka możliwość na platformie Patronite. Bardzo serdecznie dziękuję.